Witajcie. Ostatnie 8 robotnic, które pozostały z kolonii Auriventris, podtapiam i poddamy je mokrej adopcji z królową Componatus Turkestanicus, która pomimo tego, że była hibernowana, nie złożyła potomstwa i 2 tygodnie czy 3 tygodnie po zakończeniu hibernacji tego potomstwa dalej nie ma. Teraz czekamy na podtopienie naszych mrówek. Nasze mrówki przestały się poruszać, także szybko pozbywamy się wody, no i przenosimy je do królowej Turkestanicus. I tak wyglądają nasze robotnice po wybudzeniu, po wysuszeniu. Są tutaj przygotowane do adopcji. Jak widzicie, gatunek ten, o którym Wam mówiłem, no to jest ta królowa, która nie ruszyła potomstwa Componatus nicobarensis. Tutaj nie mamy żadnej korkowej przegródki, tak jak w przypadku królowej Pilicornis. No i zobaczymy, jak szybko będzie przebiegał sam proces adopcji, nie wiem, połączenia, wzajemnej akceptacji. Mrówki dochodzą do siebie, będą na pewno się suszyły, czyściły i pewnie za chwileczkę rozbiegną się po próbówce. Kiedy tylko mrówki staną się bardziej aktywne i opuszczą sreberko, na którym zostały tutaj zaimplementowane, to wyciągnę je i postaram się watą po prostu ścisnąć tą przestrzeń do jak najmniejszej, no żeby kontakt nastąpił jak najszybciej i sytuacja stała się bardzo szybko klarowna. No, sama adopcja przebiega dość spokojnie. Królowa była zaniepokojona, ale nie tym, że dodaliśmy większą liczbę robotnic. Widzieliście, zaatakowała za to potomstwo dołożone wcześniej. Robotnice Componatus Auriventris no, zajmowały się przed chwilą potomstwem, zresztą się zajmują. No i myślę, że na tym etapie adopcji poprzestaniemy i do następnego wejścia będę uważał, że adopcja jest udana. W międzyczasie jeszcze mrówki dzisiaj nakarmimy i w tej formie naszą kolonię będziemy dalej rozwijać. No i zaglądamy do naszej królowej Turkestanicus. Królowa spokojnie spożywa pożywienie, dodaliśmy im owada. Zero agresywności w stosunku do zaadoptowanych Componatus auriventris. A jak widzimy, robotnicy zajmują się potomstwem Nicobarensisów, które zostały dostarczone królowej. Z kolei ta nie przejawiała zainteresowania w opiece nad nimi. Także możemy za chwilę mieć dwa gatunki, które będą opiekowały się królową, a potem być może przyjdzie pora na potomstwo bezpośrednio samej królowej, czego bym sobie szybko życzył. Pozdrawiam Was, cześć, trzymajcie się.